Witajcie serdecznie, jadę sobie przepisowe 50 na godzinę na tempomacie na czwartym biegu, gdyż obroty niecałe 2000 i spalanie stałe 4,4. Ci co znają kanał wiedzą, że jest to Mazda CX-3 2.0 benzyna. Teraz się zacznie lekka górka, więc spalanie pewnie skoczy delikatnie. No ale zobaczymy, na razie jest cały czas 4,4, a już jest 6,8. Ale teraz już jest naprawdę pod górę. 8,2. Teraz będzie wypłaszczenie. Wrzucimy znowu czwóreczkę i tempomat. 51 na 50, dajmy. Dobra, jest 50. Znowu płaska droga. I 4,4. Czy 6, czyli to co wam nieraz mówię, no jeżeli jeździmy tymi autami spokojnie, wiadomo teraz jadę bardzo spokojnie, jazda kapelusznicza, koniańka chce już szósty bieg, mimo że jest 1900 obrotów, a spalanie cały czas 3,6 po prostym, więc nie dziwne, że to auto pali 7,5 w mieście przy korkach nawet zimą. Jak są mega mrozy, to dochodzi do 8. Cały czas 3,6. 4,3. Ok, dzięki serdeczne. Naprawdę polecam ten silnik. Jest niesamowicie oszczędny. Branie diesla w maście po prostu mija się z selem, gdyż benzyna tak mało pali i jest naprawdę dość elastyczna, na pewno jest bardziej elastyczna niż moja Honda CR-V, dużo bardziej.